Kocham Polskę. Za te słowa obecnie nie grozi mi nic, jednak kiedyś mógłbym przez te słowa zginąć. W ręku mam fasolę, niby nic szczególnego, ale przyjrzyjcie się tutaj. Znamie, wiśniowo-czerwona plamka, przypominająca w kształcie orzełka. Czasami orzełka z koroną. Ta fasola jest nazywana fasolą z orzełkiem lub fasolą niepodległości. Wiąże się z nią ciekawa historia, którą chciałbym wam przekazać. Zanim jednak o niej opowiem, to chciałbym, abyście polubili ten film, napisali komentarz i udostępnili ten film. To wpłynie na to, że obejrzy go jak najwięcej ludzi. Nie mam włączonych tutaj reklam, więc nie chodzi mi tutaj o pieniądze. Chciałbym, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o fasoli z orzełkiem. W czasach zaborów dla Polaków fasola z orzełkiem była namiastką polskości, patriotyzmu. Według dostępnych informacji początkowo fasola występowała na Kresach Wschodnich. Sama jej uprawa była zakazana i surowo karana w zaborze rosyjskim. Polacy jednak mimo wszystko uprawiali fasolę z orzełkiem, na przykład siejąc ją między ziemniakami w celu niewykrycia jej przez zaborców. Tradycją było przygotowywanie z niej jednej lub więcej potraw wigilijnych. Zacytuję teraz fragment artykułu Polska fasola z orzełkiem, napisanego w 1923 roku przez botanika profesora Kazimierza Roperta. Będąc małym chłopcem, natknąłem się na Kujawach na ciekawą rzecz, która mnie ogromnie przejęła. W plebance opodal znanej miejscowości kąpielowej Ciechocinka pokazał całemu towarzystwu bawiącemu tam na wycieczce właściciel, pan Stanisław Gębczyński, całą grządkę fasoli i przyciszonym głosem oświadczył: to jest polski szlabak z orzełkiem. Dostaliśmy wtedy kilka strąków tej tycznej fasoli i z nabożnym wzruszeniem rozdłubywaliśmy z bratem strąki, by ku naszemu wówczas rozczarowaniu zobaczyć białe ziarna z nieregularnymi plamkami czerwonej barwy w okolicach znaczka od strony brzusznej ziarna. Była to, jak dziś widzę, odmiana fasoli z oczkiem, jak wspomniana amerykańska, jeno nie żółtem, lecz czerwonem. Orzełka kształtu upragnionego, o ile pomnę, wówczas nie dopatrzyliśmy się. Minęło ćwierć wieku. Brat mój wywalczył sobie orła legionowego w pierwszej brygadzie Piłsudskiego, a ja szukałem wciąż fasoli polskiej z orzełkiem. Doktor Stanisław Eliasz Radziszewski pokazał mi pewnego razu ziarko fasoli polskiej, które otrzymał ongiś od pewnego powstańca z 1863 roku. W starym, pomarszczonym, pożółkłym okazie rozpoznałem jednak ten sam typ, to znaczy białą fasolkę z barwną plamką dookoła znaczka. Gdym zaczął wywiady wśród krewnych i znajomych, trochę danych zdobyłem. Ciotka moja, Jadwiga Milewska z Rębówka pod Ciechanowem, zapewniała mnie, że tamtejsza drobna szlachta tradycję polskiej fasoli z orzełkiem przechowywała, a Jerzy Zaleski z Zalesia twierdzi, że tamtejsze włościaństwo, fasolę tę zna i uprawia, ale kryło się z nią przed Moskalami, którzy karali za posiadanie ziaren tej fasoli. No i teraz ja powiem od siebie coś o tej fasoli. Odmiana tej fasoli jest odmianą karłową. Tutaj zwróćmy uwagę, że jest też fasola z wzorkiem trochę podobnym, którą nazywają fasolą Najświętszego Sakramentu, albo też fasolą anielicą. I ona rośnie wysoko. Też warto zwrócić uwagę na wcześniejszy cytowany fragment, gdzie jest powiedziane, że ta fasola jest fasolą tyczną. Zaznajomiłem się z tematem, m.in. przeczytałem na forum ogrodniczym, jak również spytałem się kolegi, który od wielu lat uprawia tę fasolę, i jest to nieprawda. Ta fasola jest fasolą karłową. Ja tej fasoli jeszcze nie uprawiałem, ale zacznę od przyszłego roku, do czego też was zachęcam. Fasola z orzełkiem ponoć jest bardzo plenna i wytrzymała na różne niedogodności uprawowe. Fasola niepodległości została w 2010 roku wpisana na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak widzicie, odmiana przetrwała do dzisiaj. No i wiecie co, my, ogrodnicy i rolnicy, mamy dużą siłę. Proponuję ogólnopolską akcję uprawy fasoli z orzełkiem. Nie tylko ze względu na właściwości zdrowotne i dobry smak tej fasoli, ale również ze względów patriotycznych. Może to brzmieć śmiesznie, uprawa fasoli wyrazem patriotyzmu, ale dla mnie to śmieszne nie jest. Dla wielu ta fasola była czymś więcej niż tylko fasolą i poświęcano się, aby właśnie ta odmiana przetrwała. I przetrwała do dziś. My nie powinniśmy o tym zapomnieć, dlatego kultywując bądź co bądź tradycję, uprawiajmy fasolę z orzełkiem. Fasolę z orzełkiem da się kupić m.in. na Allegro. Kupcie sobie kilka sztuk, uprawiajcie, rozmnożcie ją i po jakimś czasie rozdawajcie innym. Spróbujmy zrobić tak, żeby ta fasola za kilkanaście lat była powszechnie uprawiana w Polsce.
Fasole siejemy na rozsadę od połowy kwietnia lub wprost do gruntu od połowy maja na głębokość 3 cm. Rozstaw to tak mniej więcej co 10 cm w rzędzie, co 40 cm między rzędami lub gniazdowo 2 do 4 nasion co 30 cm w rzędzie. Najlepiej wybrać stanowisko słoneczne. Swoją drogą polecam przeczytać na forum ogrodniczym temat o fasoli z orzełkiem. Link do tematu w opisie pod filmem. Dzięki za uwagę i jeszcze raz proszę o polubienie, skomentowanie i udostępnienie filmiku. To wpłynie na to, że o fasoli z orzełkiem dowie się jak najwięcej osób. Pozdrawiam.